Nasze życie to jeden wielki projekt, składający się z tysiąca, a może i miliona pomniejszych. Co może być projektem w naszym życiu? Egzamin, nauka tańca lub języka, wymarzona podróż albo wyjazd na koncert lub festiwal. Spójrzmy jednak szerzej. Może warto realizować projekty zarówno dla siebie, jak i dla innych. Macie już pomysły? Organizacja koncertu charytatywnego? Imprezy sportowej, z której dochód przeznaczymy na pomoc innym? Wyjazd na wolontariat zagraniczny? A może praca na rzecz Twojej miejscowości lub regionu? Co zrobić, aby zrealizować wybrany przez siebie projekt? Wystarczy przejść przez 4 etapy. Po pierwsze, mieć pomysł. Niektórzy budzą się rano i mają genialne pomysły. Szczęściarze. Inni potrzebują dłuższej pracy koncepcyjnej, najlepiej w grupie. Nasza propozycja jest następująca. Zaproś osoby, które mają pracować wraz z Tobą w projekcie. Następnie weź ogromną kartkę papieru i w środku wielkimi literami napisz roboczą nazwę swojego projektu. Na koniec zachęć wszystkich do burzy mózgów i wpisywania pomysłów związanych z projektem. Uwaga! W ramach pracy twórczej obowiązuje tylko jedna zasada. Nikt nie krytykuje żadnych pomysłów. Włóżcie różowe okulary i puśćcie wodze wyobraźni. Drugim kluczowym etapem pracy projektowej jest planowanie. Zakładacie czarne okulary i realistycznie analizujecie swoje pomysły. Na etapie planowania określcie grupę docelową, do której kierujecie projekt. Zastanówcie się nad potrzebami Waszej grupy. Opiszcie je bardzo dokładnie, abyście trafili w jej oczekiwania. Określcie cele projektu, a następnie przypiszcie im konkretne działania. Najważniejsze działania, które warto wziąć pod uwagę, to uzyskanie zgody nauczyciela i dyrektora szkoły, działania promocyjne i PR-owe, pozyskanie finansów, pozyskanie zasobów technicznych, to jest sprzęt czy sale szkoleniowe, skuteczny plan zarządzania ludźmi, czyli taki podział zadań w zespole, aby wszystko zostało zrealizowane. I na koniec określcie termin realizacji każdego zadania. Stwórzcie harmonogram projektu. Trzecim etapem pracy jest realizacja projektu. Im lepiej zaplanowany projekt, tym sprawniej pójdzie Wam jego realizacja. Pamiętajcie jednak, że jeśli coś się nie powiedzie, zawsze można wymyślić plan B. Ostatnim etapem jest podsumowanie projektu. Zastanówcie się, jakich błędów nie warto powtarzać, a jakie sprawdzone rozwiązania należałoby stosować w przyszłości. Przed Wami jeszcze sporo projektów, osobistych i zawodowych. Dlatego analiza sukcesów i porażek zapewni Wam i Waszym projektom ciągły rozwój. Trzymamy za Was kciuki!